Marek Benio, Inicjatywa Mobilności Pracy. Jestem również pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej. Celem tegorocznego kongresu jest umożliwienie dyskusji na temat wartości, które pozostają w konflikcie w Unii Europejskiej. Podmiotami tej dyskusji chcielibyśmy uczynić z jednej strony przedsiębiorców, z drugiej strony polityków, urzędników z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z Państwowej Inspekcji Pracy, czyli chcielibyśmy stworzyć na tym kongresie platformę do dyskusji dla różnych środowisk, w tym również środowiska naukowego, nad z jednej strony swobodą świadczenia usług w Unii Europejskiej, a z drugiej strony ochroną praw pracowników delegowanych. W kongresie tegorocznym powinni wziąć udział ci przedsiębiorcy, którzy w swojej codziennej działalności delegują pracowników do pracy w ramach swobody świadczenia usług do innych krajów Unii Europejskiej, ale również ci pracodawcy, przedsiębiorcy, których pracownicy wykonują pracę na terenie dwóch krajów członkowskich równocześnie.